Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kilka pytań do dziś, temat dość wyjątkowy, szczególny, dość fajny, bo chyba wakacyjny. Gościem jest ksiądz Grzegorz Zakrzewski. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Wakacyjny, dlatego że pytanie, czy drogę i pielgrzymkę, bo drodzy Państwo o to tu chodzi... Jedno z najsłynniejszych pięciu kontynentów Kuli Ziemskiej, Drogie Świętego Jakuba, o niej będziemy mówić. Był tam ksiądz Grzegorz dwa razy. Mm. Czy to jest temat wakacyjny? I taki nie. To znaczy, można chodzić w wakacje i najwięcej ludzi chodzi właśnie w lipcu, sierpniu, we wrześniu, natomiast chodzi się całym rokiem. Całym rokiem dobrze, ale najwięcej czasu ma się na taką pielgrzymkę właśnie w wakacje, okres wakacyjny. I mówimy to ludzi, do ludzi młodych, ten okres września, listopada czy grudnia no to szczególnie emerytom polecamy, bo wtedy mają oni czas i, i ten okres wakacyjny już mają i tak za sobą. Niemniej jednak do ludzi młodych, do ludzi, którzy chcieliby przeżyć taką e, duchową przygodę. Dobrze określiłem? Oczywiście. To jest nawet nie przygoda, a można powiedzieć nawet rekolekcje w drodze. Pewien, pewne sprawdzenie siebie, pewne doświadczenie siebie, Ale, księdze, poznanie Grzegorzu, siebie. zawsze rekolekcje mamy przewodnika. Takie rekolekcje znamy. Przyjeżdża jakiś ksiądz, przyjeżdża nasz kapłan znany albo i mniej znany i wtedy my się koncentrujemy na jego przekazaniu jego myśli do przemyśleń naszych. A, a jak możemy rekolekcje sami przeżyć? Myślę, że to jest największy problem, że my zawsze mówi, myślimy o rekolekcjach. Ktoś do nas mówi, a my to słuchamy. Właśnie. A tam przede wszystkim chcemy przejść największą odległość we wszechświecie z mojego rozumu, z mojej głowy do mojego serca. Ta odległość ma 40 cm. I tam wychodzę w czasie tych rekolekcji, żeby przede wszystkim słuchać swojego serca. A wierzę w to, że Bóg głęboko mówi w moim, w pana redaktora sercu, w sercu każdego z Was. Odrodzę się tego Jakuba, co to jest za droga? Bo jedni idą 100 kilometrów, inni idą 200, inni idą podobno 900 kilometrów. To po pierwsze, co to jest za droga, jak ona wygląda, ale zacząłbym od tego, dlaczego Święty Jakub. I dlaczego ta, to pielgrzymowanie? Skąd to się wzięło? Więcej, było? nawet powiem, że niektórzy to idą 2, 3, 4 tysiące kilometrów. Mamy y, pana Kamińskiego, y, słynnego polarnika Marka, który wyszedł z Kaliningradu, z Królewca i doszedł do Santiago. Y, Święty Jakub to jest człowiek, który był apostołem, był uczniem pana Jezusa i w 1942 roku został ścięty. Tradycja mówi, że wcześniej był w Hiszpanii. Ewangelizował w Hiszpanię. Nie wiadomo do końca w jaki sposób jego zwłoki znalazły się, jego ciało znalazło się w Hiszpanii i pod koniec pierwszego tysiąclecia zostało ono odkryte i tam zrodził się pewien kult Świętego Jakuba. W związku z tym, że nie było samochodów, nie było samolotów, nie było pociągów, ludzie szli oddać cześć Świętemu Jakubowi właśnie na koniec świata. Santiago di Compostela jest właściwie na końcu ówczesnego świata. No, i idąc w, w, z myślą takich rekolekcji, pewnych przemyśleń, od samego początku, tak się dzieje do dnia dzisiejszego. Właściwie tak, jest taka piękna tradycja Santiago. Ono leży 100 kilometrów od Oceanu mm. Atlantyckiego. Dochodzi się do Santiago, wita się świętego Jakuba. Wcześniej oczywiście gdzieś na przykład do Owiedo, gdzie leży chusta z Owiedo, gdzie spotyka się Jezusa Chrystusa, i na koniec idziemy na Finisterre, to jest nad samym oceanem. Człowiek zdejmuje ubrania, pali je, wchodzi do oceanu, kąpię się. Tak się zrobił? No nie paliłem ubrań, przynajmniej nie wszystkich, ale kąpałem się w oceanie. Woda była zimna, ale doświadczenie Nowego Narodzenia, czyli jakby wracasz innym człowiekiem. Po 20-30 dniach drogi, czasami po trzech miesiącach. Coś się zmienia, coś pęka w człowieku. Coś pęka. Mówił ksiądz jeszcze o odpuście zupełnie. Gdyby ktoś o tym myślał, to też jest w tak. ramach tej pielgrzymki. To, to jest jedna z form pokuty, nawracania się. I teraz, jeżeli dochodzimy do, do Santiago, przejdziemy przynajmniej 100 km albo przyjedziemy rowerem, lub konno. Są dwie możliwości. E, przynajmniej 200 km możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kar i win za popełnione grzechy. Ale piesza wędrówka jest najpopularniejsza. Myślę, że tak. E, teraz jak ksiądz do tej wędrówki się przygotowywał? Dwa razy. Szanowni telewizorowie, w 2014 roku... Na dowód tego to nie jest wszystko, to wszystko jest udokumentowane, jest jedna, teraz pokażę tą drugą e, o, ja dokumentację. Albo tak, bardzo proszę. Tutaj jest potwierdzenie, że w roku 2014, 31 sierpnia e, prze, prze, e, kiedy przeszedłem 343 km, dotarłem do e, Santiago i e, nawiedziłem grup świętego Jakuba. Wyruszając o Wiedo. I tu jest dokumentacja. Gdzie zdobywamy te pieczątki? W miejscach, gdzie się śpi? Różnie. W miejscach, gdzie się śpi, w różnych sklepach, barach. Tutaj na przykład ta największa jest w Lugo. To jest 102 km przed Santiago. I tam jest od 1850 roku mniej więcej wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Tu, drodzy telewizorowie, jest szlak wyrysowany. Ja Czyli szedłem... nie zabudzimy. Nie, nie, oczywiście. Ja jest... szedłem tym żółtym. Aha. O, stąd do. Samego Santiago. Najpopularniejszy 343. Najpopularniejszy jest czerwony, liczący blisko 900 kilometrów, tak, tak zwany Santiago. Frances. Wszędzie, proszę Państwa, mamy, nie zbłądzimy, bo są to, co już ksiądz w dłoni trzyma, e, określone znaki, skąd, dokąd idziemy. Szukamy na trasie takiej muszelki? Tak, oczywiście. Mam nadzieję, że uda się też pokazać e, zdjęcia e, muszli, które wskazują albo w różnych miejscach, albo tym końcem, albo tym końcem. Muszle pokazują, pokazują drogę, dlatego że e, tam w... E, Wo, nad, nad oceanem jest wyrzucanych bardzo wiele muszli. Ludzie je zbierali w przyszłości i przyklejali, żeby oznaczać szlak dla kolejnych pielgrzymów. A, stąd to się wzięło. Nie wiedziałem, taka tradycja. Miałem o to zapytać, ale myślałem, że ksiądz nie jak ksiądz wie, a ale... wszystko na ten temat. To jest druga pielgrzymka. Tak możemy powiedzieć. Tak, była nieco Była nieco tak. 20 dni. I teraz tak, co to są te miejsca? do spania. Tak. To nie są hotele. Niech chcę powie o tym. Idziemy, czy my się musimy jako pielgrzymi martwić? Na przykład ruszamy z Płocka i idziemy do jakiegoś punktu, z którego wyruszamy. Gdzie będziemy spali? Martwimy się mocno o to, czy nie? Tak, połowicznie się martwimy. Są al tak zwane albergi, Aha. czyli najprościej to przetłumaczyć polskie schroniska górskie. Mniej więcej tak samo to wygląda w podobnym standardzie duża sala, 15-20 łóżek piętrowych. Oznaczone, że dla pielgrzymów, wiemy, tak, że akurat to jest to miejsce. Tak, tak. są napisane albergi, mhm. tylko że one się dzielą na dwa rodzaje: są municypialne i prywatne. Te municypialne są albo za 6-8 euro, albo nawet za donatiwo, czyli za dobrowolną ofiarę. No i są prywatne, które są trochę w lepszym standardzie i trochę droższe. Ale jest jedna zasada, proszę państwa, szanowni telewizowie, że tam nie można zostać dłużej jak jeden dzień. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie można też rezerwować przynajmniej w, pr w tych państwowych. I jest tak, że dochodzisz do albergu, okazuje się, że jest pełen, że nie ma już możliwości, żeby spać, albo idziesz do prywatnego płacić więcej. Albo, Albo kolejne 4-8 km do następnego albergu. A to co 4-8 km są albergi? Różnie. Jeżeli... Różnie. Aha. Czasem będzie tak, że będą co 2-3, e... a czasem nie będzie albergu przez 20 km, bo nie ma żadnej miejscowości. Gdzie miejscowość? Księżyc Kogo spotykamy na e, szlaku Świętego Jakuba? Kto tam y, uczestniczy, kogo ksiądz spotkał, kto tam w ogóle chodzi? O różnie. Wszystkie nacje Brazylijczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków. Czyli tak, większym możemy spotkać? Niestety, dzisiaj już w dużej mierze są to ludzie niewierzący albo niepraktykujący. Spotkałem na przykład Niemców. Ale idą. Tak, oczywiście. Żeby spotkać siebie. W statystykach na końcu Santiago podaje się motywację. Mhm. Tylko około 20% zaznacza motywację religijną. Większość jako pewną tradycję dla Hiszpanów to jest taka tradycja narodowa. Aha. Że po prostu trzeba iść do Santiago, raz w życiu trzeba przejść pielgrzymkę. Dla wielu ludzi jest to taka tradycja europejska. Pewien wymiar folkloru, ale też sprawdzenia siebie. Czy Grzegorz pójdzie jeszcze po raz kolejny, jak będzie miał okazję i czas? Zobaczymy, jak się będzie układało. Chciałbym. Czyli warto, wciąga ta, Aleś, ta, ta refleksja. Ja niestety muszę powiedzieć, że to jest moje się... uzależnienie. Aha. 16 razy byłem na pielgrzymce pieszej do Częstochowy z Płocka. Byłem kilkakrotnie na różnych takich jednodniowych pielgrzymkach. Prywatnie chodzę, na przykład w zeszłym roku byłem w grobie Popiełuszki, u grobu Popiełuszki, trzy dni z Płocka. W tym roku wybieram się do grobu Andrzeja Bogotą. – to, turystycznie, czyli... czyli – Duchowo, duchowe, na, tak, nogach. Tak, tak, na, na nogach. – Tak, na Ewangelia... Panie redaktorze, Ewangelia to wchodzi w człowieka przez nogi. <laughs> Książę Grzegorzu, no to, no to jak przez nogi, to zachęcamy, dlatego rozmawiamy o tym. Ksiądz powiedział jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą prosiłbym o wyjaśnienie, bo ja miałem dylemat. Gdzie jest ta prawdziwa droga do świętego Jakuba, do, do grobu Jakubowego? Jak się nazywa ta miejscowość końcowa? E, e, nie, e, Finisterra, to Fie... jedyny, ale to jest na końcu, na końcu a jest tak. San Juan de la Porta, dzisiaj jest najpopularniejsze miejsce startu. Aha, to to. Ale teraz I ksiądz, teraz, nie, nie, ale nie, nie, ksiądz Rzegorz powiedział, że y, miejsce tak, startu nie jest ważne. M możemy zacząć z domu. Najważniejszym, Dlaczego możemy ben, zacząć na, z domu. Najpiękniejszym miejscem startu jest dom. Bo ja wychodzę z domu, żeby dojść do pewnego miejsca i żeby przez tą drogę odkryć siebie, odkryć swoje serce i odkryć gdzie jest Bóg w tej mojej drodze. Jest na przykład pod Sam Santiago 4 kilometry od miasta. Alberg, który jest nazywany polskim albergiem. Dlatego, że jest tam pewien saletyn, Polak, mm -hmm. przyjeżdżają wolontariusze z Polski i rozmawiając ostatnio jak byłem na Santiago z, z ludźmi tam mieszkającymi, mówią, że regularnie co dwa tygodnie, co trzy, przychodzi jakiś pielgrzym, który wyruszył z Polski przy Niemcy, Francję, Hiszpanię. Trzy no. miesiące podobno się schodzi. Zadał Pan również jeszcze pytanie, hmm. jak się przygotować? Yy, bardzo ważne, jak się przygotować, bo idziemy, proszę Państwa, z tym, co niesiemy w plecaku. I to nie jest bagatela, to jest tyle set kilometrów niektórzy idą. Księże yy, Grzegorzu, proszę wytłumaczyć, co tam ksiądz ma, bo, bo ma nieduży plecak, około 40 litrów. Tak naprawdę okazuje się, jak niewiele nam potrzeba. Yy, bierze się yy, trzy majtki, trzy pary skarpetek, trzy koszulki jedną na taką długą podróż? Tak, ma no to... się ze sobą mydełko. E, albo proszek do prania, ale naj, najczęściej szare mydło wystarczy. Zresztą na trasie w niektórych albergach są pralki, więc kupuje się proszek, wrzuca. Korzystał e, z tego rodzaju. Wtedy Aha. się zbiera więcej pielgrzymów, bo to tak 6-8 euro ta pralka kosztuje. No ale czekamy, czekamy na, na to, żeby to wyschło i idziemy dalej. Mamy suszarkę. Mamy suszarkę, a nie, temperatura jest taka, że raczej nie ma problemu, żeby to wyschło w przeciągu jednego czy dnia, to ewentualnie jakieś ciężko, to się przypina do plecaka i schnie po drodze. Dochodzimy, kąpiemy się, zakładamy ewentualnie troszeczkę wilgotne. Taka jest ogólnie zasada wszystkich pielgrzymów? Wszyscy idą podobnie tak. z tym plecakiem? Tak, zasadniczo tak. Czasem jak są ludzie starsi, na przykład spotkałem Holendrów, mhm. mieli już po siedemdziesiątce. I szli? Czy no jechali? właśnie, czy e, jechali we dwójkę. Pani miała, ona raczej jechała takim kamperem niedużym, a ten pan szedł, ale czasami się zmieniali, e, nie robili dużo kilometrów, po 20-25 I też otrzymają odpust, jeżeli jedzie kamperem, a nie idzie? E, pytanie, czy przyszli 100 kilometrów? A, a myślę, że a jak zaczęli e, w. E, w połowie Hiszpanii to na pewno im wyjdzie, wyjdzie te 100 kilometrów. A poza tym, no nie chodzi o to, żeby fizycznie przejść. Ja spotkałem ludzi, którzy napinali się i byli w stanie robić codziennie po 50 kilometrów. Dla no mnie samomite. to było chore. Mhm. Bo to człowiek nie ma czasu na jakąkolwiek refleksję. No to żeby się usiąść, zatrzymać. Niesamowite jest, jak siadasz nad oceanem, bierzesz ze sobą Pismo Święte i pół godziny medytujesz. Masz na to czas. Podczas tej drogi. Masz czas na różaniec, na modlitwę. To jest to doświadczenie duchowe. Nie mhm. chodzi o to, żeby przejść dziennie ileś tam kilometrów, ale żeby spotkać Boga w swoim sercu. Tam na tej drodze, gdzie inni idą w tym samym, bądź też podobnym celu. To o to chodzi, tak? W Kierunku. Kierunku. Na pewno sobie wszyscy poradzą, jak pójdą sobie sami i spotkają się z samym sobą z, z fragmentami Pisma Świętego. Różnie. Ale jak spotkają Księdza Grzegorza po drodze, to mogą przeprowadzić jakoś rozmowy. Były takie rozmowy. Nie ukrywam, że jest to kapitalne doświadczenie. Tak? Kiedy się siedzi przy jednym stole, ja byłem na przykład z kolegą, który jest z pochodzenia Ukraińcem, i siedzieliśmy przy stole. Ja rozmawiałem z jednym Niemcem po angielsku. Koło niego siedziała Rosjanka, która nie mówiła po niemiecku i po angielsku. Ale mówiła po rosyjsku, więc mój kolega tłumaczył na rosyjski. Z tym Niemcem rozmawiał po niemiecku, bo on znał niemiecki. Ważne, żeby chcieć. I to dla mnie było niesamowite, jak tego Niemca pytam. Słyszałeś kiedyś o Jezusie? Nie, nigdy nie czytałem Ewangelii, nigdy nie słyszałem o Jezusie. A jesteś ochrzczony? Tak, rodzice mnie ochrzcili, bo jestem protestantem, ale nie mam w ogóle świadomości, kim jest Bóg. I to jest szansa, żeby mu o tym opowiedzieć żeby powiedzieć, kiedy jest Bóg. I tak sobie nawzajem możemy takie dialogi właśnie na tej pielgrzymce i drogi, drodze jakubowej powiedzieć. Ja życzę, żeby wszyscy telewidzowie chociaż raz w życiu, poszli, mieli na pamiątkę taką muszalkę, żeby o tym pomyśleli, przemyśleli, bo jest to bardzo wyjątkowy czas ze sobą samym. A ja polecę jedną rzecz. Bardzo Jeżeli ktoś proszę. by chciał. Trochę zbliżyć się do e, tradycji Jakubowej. Można obejrzeć filmy. Są dwa bardzo dobre filmy o Drodze Jakubowej. Jeden to fabularny amerykańsko-hiszpański Droga Życia, The Way, Droga Życia. A drugi dokumentalny czy półdokumentalny, e, zrobiony na historii e, kilkunastu... E, Hiszpa Meksykanów czy, czy Amerykanów meksykańskiego pochodzenia, którzy idą do Santiago, i ten film z kolei nazywa się Ślady stóp. Oba polecam, można obejrzeć. Klimat Santiago gwarantowany. Bardzo dziękuję Księdzu Grzegorzowi za tę opowieść o tej słynnej niejako drodze, bo ona rzeczywiście jest słynna. Ja zapraszam Państwa na kolejnego gościa w programie Kilka pytań do. Dziękuję serdecznie i dziękuję Państwu. Dziękuję jeszcze Boże.